Siema, siema. Mi Siema, Kuba. sobie dostałem donata dzisiaj. Dostałem donata normalnie. Taka mała, wybawiłabyś taki donate wleciał. Donata dostałem. Jedziemy w Śnieżyca. Jedziemy. Do Wielkiego Lasu. Do Wielkiego Lasu. Ciekawe. Ładnie wygląda ten donate, wiesz? No. Czy to jeszcze Polska jest? A to co tam jest? Antena. Ale jaka kobyła? Jaki kubeł? To chyba Stany jakieś są, Ameryki. Gdzie my tu wylądowaliśmy? Trafimy? Trafimy. Kuba, w prawo czy w lewo? Lewo. Moje lewo czy twoje lewo? Lewo, moje lewo. Dobra. Wiem, widzimy. Wszędzie tylko pustynia biała, Kuba. Jeszcze. Daleko jeszcze? 700 kilometrów. Kuba, zobacz jaki podjazd. Ale podjazd. No. Jak myślisz? Raptor to by wleciał, ale... Kajo wleciałby? Nie. Wojenny to jakiś tunel. Jechać żebyś. Ojacie. Ojacie. Kuba! Wyjechaliśmy. Patrz, tam jakieś zadyma. A tu coś sobie Tomek zrobił. Dobra, niech przejedzie, niech przejedzie. Co, on nie chce przejechać? Niepewny kierowca. No my tu już dalej nie możemy, bo jest spad. Dobra, dobra, niech jedzie. Ale tu i tak nie przyjedzie. Tam musimy jeszcze cofnąć tam. Tak? Tak, no bo widzę, że on nie ma chęci w ogóle tej. Tu dziadek, patrz, ktoś sobie domek zrobił taki mały z cegiełek. Tu nie. To są belki drewniane. O, belki, dobra. Domek se zrobił, ty domek jesteś. Co tam się, co to jest? Kansas City, czy co? Co to jest ta droga tak w ogóle? Ten też teraz nie będzie umiał wyjechać. Ten przyjedzie. Przejedzie. Zaprawiony w boja. I przytuli się, przytuli. Ale Włosek brakował. Patrz, podjazd kolejny. Ale... Tu by podjechała. Tu by podjechała Kajowa. Kajowa. Kuba, jak tam? Ile? 1,1 kilometra. I później? To coraz dalej mamy. Jak tak Tomek będziesz co chwilę cofał, to... uważaj tu, Wojenny, zobacz co się dzieje. Co? No, byśmy raptora mamy, no. Oj, chyba by nie dał radę. Raptus? Dałby radę. Nie wiem. Coraz dalej kilometrów mamy zamiast bliżej. Nie. No. 750 metrów. No tak, ale tam się cofliśmy z kilometr. Patrz, tam podjazdy. O, podjazdy. Tu trzeba przyjechać chyba. To trzeba przyjechać. A kto za mandaty będzie pociąg? Ty. Aha, to tu nie wolno. Dobra, to nie nasz las. 500 metrów, a potem 5 km pieszo. 400 metrów. To nakłada w czek, wsiądziemy. Co, wyzwanie, wyzwanie? Czy podjedzie busik? Czy podjedzie osobówka? Górka się robi. Podjazd jest. Podjazd. Trzeba go pokonać. O, kijkowcy. Kijkowcy. Jak Kuba? 210 metrów, 200 metrów. Teraz tu w lewo, nie? Nie, jeszcze prosto. Nie, jeszcze prosto. Tu w lewo. Tu tory, nie? Chyba za... Stop orkiestra? Ale co się stało? No jak on lepiej jedzie, Kuba, bo wiesz co ci powiem? O. Nie wiadomo, czy nie będzie cofał. I wiesz, my zjedziemy i możemy mu wjechać w tyłek. Chcący w tyłek, dokładnie tak jak mówisz. Ale że tu policji nie ma w ogóle. Kulik może sobie będzie tutaj używał. No, na kulik przyjechali. Na sanki. Na sanki. No. I tu właśnie skręcik. O, to jest skręcik. Tu już, Kuba, jest chyba koniec świata. Jesteśmy na końcu świata. No. Daleko jeszcze?
bardzo daleko. Daleko jeszcze? Niby 8 minut, ale nie sądzę. Ale nie. Tu jeszcze ludzie chodzą, samochody stoją. Ta banana zjeżdża. A czemu bokiem, Tomek, tu jeździsz? Bokiem lecimy. Tak szybciej. Tak szybciej. Jak szybciej, to bokiem się leci? Tak. Busem? Go. I zobacz, kurwa, ludzie, widzowie mieszkają na końcu świata, a oglądają Legoxo. Nie, jeszcze jest tu koniec świata na mapie. Jeszcze dalej jest koniec świata? Jeszcze dalej jest. Ale to już oni mieszkają przed końcem świata. Ale też oglądają Legoxo. Wszyscy muszą oglądać Legoxo. Tu też sobie domki wybudowali, Kuba. I Manhattan tutaj teraz jest. Rura, teraz rura. Powiem wam, że ta wyprawa to jak po złote runo, nie? I tu pierwszy skręt, tata, jak będzie wyprawo, to od razu skręcaj. Dobra. No w sumie... A tu mi z mojej drogi. To jest ten domek? Tu gdzie palec trzymasz? No. Dobra. Tutaj. Dojeżdżamy. Chyba, tak? Chyba. No, a tu już jest dom. O! Patrz, jaką chatę wielką postawili tu. Nigdy takiej... O, ognisko nawet jest. Nigdy takiej wysokiej chaty nie widziałem. O, jacie. O, jacie. Trzeba się zapytać, co? O Roberta. Zapytasz? Ty zapytaj. My się wywalają. Mamy jechać, ale my szukamy Roberta. O, możemy tam. Powiedzi się zapytaj. Co się dzieci dziadek zapytać? Szybę. Otwórz. O, tu flaszka jest nawet. O, tu jest gruba impreza. Dzień dobry. My Roberta szukamy. Roberta. To tam chodzi o Ewę. O Ewę? No. Tak, nie tak. Co tu wiedzie pan? Tu? Można wjechać? O, elegancka pan wiedzie. Ale imprezę macie? O, jaki kulik mieli. Mogę nagrać ten kulik? Zaraz ciągnik przyjedzie. A mogę nagrać? Mogę nagrać ognisko? Ale pan oglądam. Tak? No. To poczekaj, coś ci dam. Trzymaj. Chcesz też? Daj kalendarz. Daj kalendarz. O, jaka tu impreza. Ale kalendarz. O, ja jeszcze dla małego poproszę. Jeszcze. Dzięki bardzo. Mogę zaśpiewać? Ale idealnie. No. Robert, oddaj ten... Halo, halo, słychać mnie? Słychać, słychać. Co zaśpiewać? Nie wiem. Przyjechaliśmy do Roberta. Ty, was. Kalendarz? Ale to kalendarz? Też jest Robert. Nie wiem, Robert. O! No kalendarz, nie? Daj kalendarz jeszcze. No. A zaśpiewasz nam coś? Tak, on umie, taka mała zaśpiewaj. Taka mała, i zrobiłabyś taki trener, gruzów ja kochałem ją, ona mnie. Bomba! Lubiłem ją? A ta koszyknie mnie. A ona? Nie. Pochujała cię. Tylko według muzyki. Super imprezę macie. No. To na razie. Ile mnie pan na sadka? Na razie. Jedziem. Kalendarz mogę? Kalendarz jeszcze. Daj kalendarz. Trzymaj. Dziękuję. Jedziem. Jedziem. Sara! Jesteśmy na końcu świata. Bałwana mają tam! Ale jakiego? Ale jaki ładny bałwan. No właśnie. Jesteśmy na końcu świata, ale... Dzień dobry, pani Ewa? Tutaj jestem ja. A, dzień dobry. Dzień dobry. Jarek. Ewa. Zapraszam do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema, Robert. Jarek jestem. Robert. Oglądasz kanał?
Siema. Coś ty. A my specjalnie tutaj do ciebie przyjechaliśmy. Super. Pokażesz nam swój sprzęt do jazdy? No, a to później. Tu Kuba ma dla ciebie. Brewety. Robert, przywitaj się z Robertem. Cześć, Robert. Cześć. Ale tyle mi tego dałeś, że... Wszystko to jest dla Roberta. A Robert rozda już tam, nie? Masz rodzeństwo? Masz. Dziękuję. To mówisz, oglądasz nas. Mhm. Będziesz na kanale. No. Super. Szkoda, że widzisz taka pogoda. Patrz, jak śnieg sypie. No. Ale bomba. Ja już myślałem, że na koniec świata przyjechaliśmy. Ale pięknie pada. Super. W samym sercu lasu. No. Już koniec świata. Już koniec świata. A i widzisz, by była... żebyśmy nie byłoby tyle śniegu, nie byłoby mrozu, to byśmy razem sobie pojeździli. Ale będzie następnym razem okazja. Nie, przyjadę. Nie, daleko. A coś powiesz o sobie? Nie wiem. Co? Czym się interesujesz? Komputerami trochę. Komputerami. Elektroniką, tak głównie. I? Co jeszcze? No to wszystko. Motocyklami? Też. Kładami? No bardziej. Tak? No my teraz mamy kładami. Kuby się popsuł kład. Dzisiaj. Oj. I to twoja, twoje zainteresowanie, bo co poszło? O iskrę. Moduł jakiś, nie? Moduł do iskry. Nie ma iskry. Nie ma iskry. Paliwo podaje, a iskry nie ma. Bo bączka zrobiłem, no. Za dużo gazu dodałem, kierownica była tak i koniec. Nie ma już. Nie ma. I nie ma jeżdżenia. I holowanie do busa. Tak. I holowanie do busa. Na live też wbijasz? No czasami tak? Nie jestem. O. No to napisz coś. Piszesz coś, komentujesz? To jest internet właśnie, nie? No i ja i tak byłem w szoku, że wy tu odbieracie w ogóle, nie? Bo to mówię, kurde, to jest środek lasu, nie? Ale jakie ładne ptaki tu są. Co to jest za ptak? Głowami. O, czekaj. Co to są za ptaszki? Głodne. Ale co to? Ale jak się nazywają? Sikaki, na pewno i grubodziowe. Ładne. A próbowałeś kiedyś kładem jechać, czy nie? Mhm. Tak? No, tylko że automat, nie? No, no Kuba ma automata. Jak będzie miał, to przyjedziemy, to damy ci się karnąć. No. Ja musiałem na takim małym krusiku przyjechać, ale nie można równowagi złapać, nie? Kawałek pojechał i się przewracał od razu, nie? No, a można te kółka boczne, nie? Dać. No, a to ten malutki taki, tam jak piła odpalane, nie? To aha. Ale lepszy kład, nie? No. A tak jeździsz swoim? No. Trzykołowym. Trójkołowcem. Tak napisałam. Nazwałeś go jakoś? Nie ma nazwy. Teraz będzie. Czyli można? Można, trzeba chcieć, można. Tak? No. Można wszystkim latać. Wiedziałeś, tak. Że przyjadę, czy nie? Mhm. Wiedziałeś. I co, cieszyłeś się, czy nie? Beku. Dzisiaj będzie live, to możesz wbić, to napisz coś. Trzykołowiec teraz będzie obklejony obwą. No, masz wlepy. Żeby cię nie ograbili za bardzo z tego. Tam już rozdałem sąsiadów, bo tam imprezę mają, wiesz? Nagrałem pana, jak śpiewa. Sam zaś... No jak będą się pytać o kalendarze, to będą chcieli wyciągnąć na pewno. No, to nie, powiedz, że nie, że ty musisz sobie zostawić. Ale masz rodzeństwo, nie? No, brata, siostra. A, to jest brat? No. Jak masz na imię? Bartek. Bartek non stop ogląda. Tak? Oglądasz? Tak. A co się... Ja też. On to chyba tak? Dostał świra już teraz. Wszyscy dostają świra na punkcie ten. A my byliśmy na takiej naszej żwirowni, wiesz, taką legalnie. No, legalna i... No, pojeździliśmy trochę po lesie, Kuba trochę popróbował podjazdów i to bączków pokręcili. Jak ten się dorwie do tych bączków, to normalnie tak sadzi, że... Ja już pojechałem, nie, patrzę, ten bączki cały czas, krzyczę. Gdzie tam? A bokiem polatał, nie, i w bramę zasadził, nie? No, na dzisiejszym filmie, no. A potem, wiesz co, dziadek, bo mi kogle zaparowały. Choć już kończymy, nie? A tam sąsiad był, tam auto było zapalone, nie? I widział. A co tam? A ja jeszcze chciałem się zapytać, słuchaj, a ten kłada będziesz kupował jakiegoś? No, chciałem. Jakiego? Jeszcze nie wiem. Nie wiesz.
Jaka pojemność, coś, już tak sobie nie wypatrzyłeś jeszcze? Jeszcze nie. Nie, byle automat był, tak? No. Rehabilitacje jakieś masz, czy? Na razie nie. Nie. A tak życie twoje codzienne jak wygląda, powiedz? No ogólnie to teraz w domu, nie? Bo pogoda taka średnia. To nie wychodzisz nigdzie, nie? No raczej tak średnio. Jak masz na imię jeszcze raz? Bartek. Jak długo oglądasz kanał? Pół roku. Pół roku. Jakie filmy lubisz najbardziej? Jak Kuba jedzie MRF-em. O! No i Kubę na hol wzięliśmy na pas, jak mu przestał chodzić. Mhm. I kulik mu zrobiłem, nie? Ciągłego. Bardzo mu się podobało. No. No i po lesie go Kubę wziąłem, nie? Tam po lesie po prostu latał, między drzewami. Myślałem, że sobie nie poradzi, ale tam wszystko ogarniał, nie? I mówiłem. Pojechałem tam, wiesz, tam po połowę bączkiem i Mulda kuło mi jedno podgięło do góry i normalnie na trzech kółkach jechałem przez chwilę. No, przez chwilę. Także fajnie. Dwa motocykle jeszcze były, koledzy tam z Bydgoszczy podjechali. Też sobie tam. Wiesz, no głupawka, zabawa. No. Zresztą sam wiesz, jak na trójkółkę wejdziesz, to świat jest twój, tak? O. No widzisz. Ja nieraz u pana piszę na live na mojego brata końca jako Robert. Tak? Robert, a jak dalej? Masiczak. No dobra. To co? Lecimy, nie? No. Pożegnamy się. Robert jeszcze pokaże nam tą trójkółkę. Pokażesz? To brat może pokaże. Z Bartkiem, tak? Pójdziemy. No. Dobra. Trzymaj się. Jest przed domem. Jest, tak? Tak, widziałem. Zauważyłeś już? No ja Kubie zdjęcie pokazałem, nie? Mhm. Bo ja mówię, Robert mówię, też ma sprzęt. A Kuba, a jaki? A ja mówię, no zobacz. O, mówi, no. Trójkołowiec. No. Jakoś ci go nazwiemy. Trójkołowa dzida. No. To nara, Kuba, pożegnaj się. Kajostrzała możesz nazwać. Jak? Kajostrzała. Kajostrzała. Pożegnaj się. I lecimy. Pa. Wybramy Kuba. Oj! Trójkołowiec! Ale patrz, co tu się w ogóle stało. O, to trzeba plandekę jakąś mu założyć, albo dalsze. A będziesz być potrafił jechać tym, Kuba? No. Tu jeszcze taka gąbka przychodzi. Na siedzisko. Tak. Do tyłu hamuje, a do przodu koło przednie. No, widzisz? Bardzo ciężko się jeździ. No, przymierz się, zobacz. Ja? No, co? Próbujesz? No, to pomalutku. Musisz mieć siłę w ręce. No jak być przy trójkołówce i nie spróbować? Ale usiądź. Poczekaj. Ale ja. No, wskakuj. Noga. A tu impreza na całego. A widzisz, tu Kuba ma ten, Robert ma tak zrobione ramy, żeby nogi trzymało. Do tyłu nie jeździ, ja cię wyciągnę. Nie, hamujesz teraz tym nosie, on do tyłu nie jeździ. Teraz do przodu musisz, zobaczymy czy pojedziesz. Jak? O Jezus, trudno! No widzisz? Tylko do przodu, to nawrotkę zrób. Do tyłu tam hamuje, wiesz? A ja będę udawał, że to silnik jest. Brum, 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 brum. No widzisz? Bączka! A Robert zasuwa tym. Pod Bydgoszcz jeździ. Pod Bydgoszcz lata. Nie da rady? Nie da rady? Wyciągnij mnie! Aha, widzisz? Wyskakuj. Przyjedziemy na wiosnę, zobaczymy jak Robert popyla tym. Pomóc ale ja cię wyciągnę. Poczekaj. Ogłów. Nie, ja się... Uważaj na nogę. Dobra. Widziałeś jak trudno? No. A Robert do Bydgoszczy jeździ, to 50 km będzie. No. I na wszystkim można latać. Tak jest. To pomachaj. Ładnie. Na razie.